kochani, w dzisiejszym odcinku przejrzymy moją teczkę. Taką ładną czarną teczkę i zobaczymy, jakie ja mam tam rysunki. Bo ja już zakończyłam wkładanie do niej rysunek, już mam nową teczkę. Poza tym ta mi trochę brudziła rysunki. I tak wygląda pierwszy rysunek. Jest to taka elfica w sukience. No, wygląda jak wygląda. Drugi rysunek to taki latający balon. Tu taka dziewczyna później. I ona trochę mi nie wyszła, no bo no ten jej biust, no i w ogóle ogólnie nie wyszła. Później jest taka elfica. Ładna chyba, nie wiem. I taka dziewczynka. Blond dziewczynka w warkoczykach. Taka dziewczynka z uszami lisa. Ma nawet na koszulce foksy. Tutaj też taka, nie wiem, mi się zdaje, że no tak nie za bardzo wygląda. Tu but. Chyba trampek. Tu taka dziewczyna. Ołówkiem. Tu trochę mało docieniowałam, teraz mi się tak wydaje. I tu jest taki rysunek bardziej w stylu anime manga. Hashtag selfie, no dodałam napis. Tu nudziło mi się huhu w szkole. I tak chyba nie dokończyłam tego rysunku, bo tak strasznie mało rzeczy, niedocieniowane ogólnie. Ten rysunek skończyłam, tylko nie zrobiłam tła, bo to było promarkerami, jak sobie pierwszy raz kupiłam. A tło chciałam zrobić chyba kredkami akwarelowymi. Tu taka, nie wiem, niezaładna dziewczynka z pieskiem. Tu też takie anime manga. Dziewczynka w wianuszku, ołówkiem czerwonym. Tu też taka dziewczynka, ogólnie same dziewczynki. O, a tu jest taka anime dziewczynka i to miało być na podobieństwo Melanie Martinez, takiej piosenkarki, nie wiem czy znacie. Następny rysunek to też taka dziewczynka w wianuszku, no. Lubiłam rysować dziewczynki w wianuszku. Pamiętam, to mi się bardzo, ten rysunek mi się bardzo podobał. Tu mówiłam, no, same dziewczynki w wianuszkach. Tu takie oko, no nie wiem. No nie najpiękniejsze na świecie. Mogło być gorzej. O, a ten rysunek bardzo, bardzo lubiłam, dopóki nie narysowałam innych, które też bardzo lubiłam. I to był tak mój jeden z pierwszych mangi, chyba. I go lubiłam. Ten kwiat taki słaby, bo mało docieniowany, no słonecznik chyba, taki mały trochę. O, i to wygląda jakby było z szablonu rysowane, a to sama rysowałam mazakami takie wzorki. Lubiłam takie robić. Tu ogon lisa i wilka, ten wilk to taki fantastyczny trochę, że taki fikcyjny, o, bardziej. Tu mało widać w kamerze. Bo to taki kropkowy był dmuchawiec. Tam też były ślaczki. Tu jest. Tu, a o, to jest, rysowałam ludziki z gry. I tu też jedną użytkowniczkę narysowałam. Tu też narysowałam użytkowniczkę i tutaj. I tu mi nie wyszło, bo to jedna z moich pierwszych rysunków takich, które wkładałam do teczki. Tak, to nie wyszło. Tu taka, no, skromna dziewczynka. O, a to jest mój pierwszy rysunek, który włożyłam do tej teczki. I to jest taka dziewczynka też. Właśnie pierwszy rysunek tej mojej, tej gry takiej. I teczka pusta, no. I proszę. Nie ma żadnych rysunków. Zamknę ją. I gdyby ktoś chciał kupić, to tu jest firma, nie wiem, nie kojarzę za bardzo chyba. No i papa, to już wszystko na dziś. No, jak zwykle powiedziałam na dziś, a to nie na dziś, tylko w tym odcinku, bo jeśli obejrzysz kilka odcinków moich dziś, to nie będzie koniec na dziś. Więc the end, happy end, papa.